Witam gorąco, Jacek Balkan, to jest to ostatni w tym tygodniu odcinek motodziennika, czyli motodziennik w piątek. Zapraszam na program, a dzisiejszy zaczynamy od Godzilli, czyli od Nissana GTR. Ostatnio sporo wokół tego auta zamieszania, choć przede wszystkim są to plotki, domysły i pobożne życzenia. Ale są też pewne fakty, na przykład zdjęcia wersji po faceliftingu. Auto dostało diody do jazdy dziennej i nowy dyfuzor, dzięki czemu obniżył się współczynnik oporu powietrza. Pewne zmiany poczyniono również w zawieszeniu i prawdopodobnie pod maską. Nowa wersja ma mieć 500, a według innych źródeł 520, a nawet 540 koni. Jednak jest coś jeszcze ciekawszego. Na co czekamy z niecierpliwością? W sprzedaży pojawi się auto nazywane z ludzi Nissana wersją dla gentlemanów GTR z dopiskiem Egoista. Auto będzie lepiej, bardziej starannie i bardziej luksusowo wykończone, delikatniej zastrojone, a z zewnątrz możemy się spodziewać zupełnie innego przodu, innych lamp, zderzaków i maski. Czy tak się faktycznie stanie? Zobaczymy. A z innych ciekawych nowości tego tygodnia warto wspomnieć i z góry przepraszamy za tak drastyczną zmianę tematu i klimatu o nowym Chevroletcie Aveo. Wersję produkcyjną, pięciodrzwiową, zobaczymy na targach w Paryżu. Auto wygląda nieźle, ale ważniejsze jest to, że samochód po raz pierwszy będzie oferowany z silnikiem Diesla, prawdopodobnie fiatowskim ma na pewno o pojemności 1,30 litra o mocy 75 lub 95 koni. Ten sam koncern, czyli General Motors pokaże również długo wyczekiwaną i co ważne produkowaną w Polsce Astrę czwórkę w wersji trzy Konkurencji Konkurencji usportowione kompakty udały się bardzo. Meganka jest świetna, Sirocco jeszcze lepsze, a astra też jest niezła, zwłaszcza, że mamy tu do czynienia z przedsmakiem wersji OPC, czyli tej najmocniejszej po fabrycznym tuningu. Samochód z dwulitrowym motorem turbo i bezpośrednim wtryskiem benzyny będzie miał 285, a według innych źródeł nawet 305 koni. Na kolejną porcję ciekawych motoryzacyjnych faktów zapraszam Państwa już w poniedziałek i oczywiście w najbliższą niedzielę do Radia Tok FM. A teraz nasze spotkanie z samochodem tygodnia. W piątki opowiadamy Państwu głównie o usportowionych, czy wręcz sportowych pojazdach. A co z terenówkami? One również mają liczną grupę zwolenników, a samochodów dających frajdę z jazdy, nie tylko zresztą w terenie, jest sporo. Jednak dziś chcemy opowiedzieć Państwu o samochodzie, który trzeba zbudować samemu, ewentualnie zamówić gotowy lub kupić używany. Chodzi o Tomketa. Ta konstrukcja powstała w Wielkiej Brytanii w oparciu o podzespoły Land Rovera. Auto ma konstrukcję rurową z zintegrowaną klatką bezpieczeństwa, a wszystko osadzone jest na ramię starego Range'a lub Disco. Auto jest nie tylko bardzo stabilne przy dużych prędkościach, ale również bardzo zwrotne i oczywiście mocne. Do napędu służą aluminiowe silniki V8 o mocy 180 lub 220 koni. A samochodem po doposażeniu w wyciągarki, specjalne opony, amortyzatory i blokady mostów, można bez obaw startować w rajdach. Tego typu auta na brytyjskiej licencji powstają również w Polsce. Do wyboru są dwa silniki i trzy rodzaje skrzyń biegów. Podstawowa, przeprawowa wersja kosztuje 118 tysięcy złotych pełna z siedzeniami z kevlaru, kamerami i monitorami do podglądu wyciągarki prawie dwa razy więcej, ale można też zbudować takie auto samemu, wyjdzie taniej, a i radości będzie przy tym cała masa. I na tym kończymy, życzę Państwu miłego weekendu, ładnej pogody i do zobaczenia już w poniedziałek.